kosmetycznej, lubię wykorzystywać przedmioty i różne rzeczy, którymi dzieciaki się lubią bawić, które są im bliskie. Dlatego tutaj zobaczyliście przed chwileczką, że stworzyliśmy, normalnie na katechezie zachęcam do tego dzieci, akurat tym razem były nasze ręce, zachęcam dzieci do tego, żeby tworzyły, żeby działały. Tutaj akurat z Jęgi stworzyliśmy kościół jako budynek, więc dzieci w pierwszej kolejności ten pierwszy etap mają jako zapoznanie się z budynkiem. Można również, wprowadzając kościół, pojęcie kościoła jako wspólnoty, użyć albo chłopeczków z Lego, które wędrują do kościoła. Możemy użyć gotowych imion, na przykład mogą być już zalaminowane, przyklejone do klocuszków, które będą tworzyć kościół, taki z nas, żywy kościół. I wtedy dzieciom też myślę, że prościej będzie zrozumieć, że jeżeli któregoś z nas zabraknie, no to ten kościół o tyle jest uboższy. Więc wykorzystanie tych metod w formie takiej zabawowej dla dzieci. Następnie wykorzystywałam też do katechezy ludziki w formie i tutaj trasę do opowiadania z drogi z Jerozolimy do Emaus. Jak uczniowie szli, dołączał się do nich Pan Jezus. Tak jak i oczywiście dzieci mając takie chłopki w swoich rękach mogą tym bardziej poczuć, że to oni też kroczą swoją drogą podczas swojego życia z Panem Jezusem. Że to nie była tylko jedna opowieść, którą się mają nauczyć, ale to jest ich całe życie, że oni wędrują razem z Nim, więc dzięki takim chłopkom, mimo tego, że tylko trzymają w rączce, są w stanie się wcielić i wczuć w to doświadczenie, że to jest dla nich ważne. Oprócz tego młodsze dzieciaki, a zresztą starsze też, korzystają też i bawią się z Lego Duplo. I tutaj kiedyś wykorzystałam sobie Lego Duplo i stworzyłam grób Pana Jezusa. I w tym grobie, przy tym grobie i anioła miałam i potem całą scenerię stworzyłam już z większych chłopków, właśnie z Lego Duplo. I odtworzyłam tą scenerię związaną ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. I wiem, że dzieciaki się bardzo cieszyły, bo nawet rodzice pisali z wiadomościami, więc zachęcam do tego, żeby faktycznie wykorzystywać te materiały, z którymi dzieciaki mają styczność na co dzień.